Każdy wielomian możemy rozłożyć na czynniki stopnia pierwszego. Na przykład wielomian x kwadrat dodać 1 możemy zapisać jako w nawiasie x dodać i, razy w nawiasie x odjąć i. i jest tak zwaną liczbą urojoną i równa jest pierwiastkowi z minus 1. Możesz pomyśleć, że taka liczba nie istnieje, ale jest ona skutecznie wykorzystywana przez fizyków do opisu prądu przemiennego oraz przy badaniu cząstek materii. W pierwszym przykładzie należy rozłożyć wielomian na iloczyn czynników o jak najniższym stopniu. Czy masz jakiś pomysł? Nie możemy zgrupować żadnych wyrazów, bo mamy trzy składniki. Delta też nie policzymy, bo x występuje w trzeciej potędze. Okazuje się, że do rozkładania wielomianów na czynniki można użyć również twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu. Przypomnę ci, że pierwiastki całkowite wielomianu o współczynnikach całkowitych muszą być dzielnikami wyrazu wolnego. W naszym przypadku p jest dzielnikiem jedynki zatem należy do zbioru plus minus 1. Sprawdźmy, czy jedynka jest pierwiastkiem w od x korzystając ze schematu Hornera. Rysujemy tabelę wypełniamy ją współczynnikami wielomianu w od x a w pierwszej kolumnie wpisujemy jedynkę. Dwójkę przypisujemy do wiersza niżej. 2 razy 1 dodać 0 to 2. 2 razy 1 odjąć 3 Daje minus 1. I w końcu minus 1 razy 1 dodać 1 to 0. Czyli 1 jest pierwiastkiem naszego wielomianu. Zwróć uwagę, że wykonaliśmy jednocześnie dzielenie W od x przez dwumian x odjąć 1. Wynikiem tego dzielenia jest 2x kwadrat dodać 2x odjąć 1. Jeśli pomnożymy obie strony przez x odjąć 1, to otrzymamy, że w od x równa się w nawiasie x odjąć 1 razy w nawiasie 2x kwadrat dodać 2x, odjąć 1. Co dalej? Policzmy deltę. 2 do kwadratu odjąć 4 razy 2 razy minus 1 równa się 12. Pierwiastek z delty czyli pierwiastek z 12 możemy uprościć do postaci 2 razy pierwiastek z 3. Podstawiamy tę wartość do wzoru na pierwiastki funkcji kwadratowej. x równa się minus 2 odjąć 2 pierwiastki z 3 Podzielić przez 2 razy 2, a to równa jest minus 1 drugiej odjąć pierwiastek z 3 przez 2. Drugi wzór różni się jedynie znakiem przy pierwiastku z delty, więc x równa się minus 1 druga dodać pierwiastek z 3 przez 2. Zapisujemy. w od x równa się w nawiasie x odjąć 1, razy 2 w nawiasie x dodać 1 druga dodać pierwiastek z 3 przez 2, razy w nawiasie x dodać 1 druga odjąć pierwiastek z 3 przez 2. W każdym z nawiasów uzyskaliśmy wyrażenie stopnia pierwszego. Dlatego jest to rozwiązanie naszego zadania. Kolejny przykład również polega na rozłożeniu wielomianu w od x na czynniki. Zatrzymaj film, skorzystaj z twierdzenia o pierwiastkach całkowitych i samodzielnie rozwiąż to zadanie. Jeśli p jest całkowitym pierwiastkiem w od x to musi być dzielnikiem wyrazu wolnego czyli osiemnastki. Zatem p należy do zbioru plus minus 1, plus minus 2 plus minus 3, plus minus 6 plus minus 9 i plus minus 18. Sprawdźmy, czy któraś z tych liczb jest rzeczywiście pierwiastkiem naszego wielomianu. Zróbmy to wykorzystując schemat Hornera. Rysujemy tabelę, wypełniamy ją współczynnikami w od x a w pierwszej kolumnie wpisujemy minus 1. Jedynkę. jedynkę przepisujemy do wiersza poniżej. 1 razy minus 1 dodać 8 to 7. 7 razy minus 1 dodać 21 daje 14. I 14 razy minus 1 dodać 18 to 4. Minus 1 nie jest pierwiastkiem naszego wielomianu. Sprawdźmy teraz jedynkę. Jedynkę przepisujemy. 1 razy 1 dodać 8 daje 9. 9 razy 1 dodać 21 to 30. I 30 razy 1 dodać 18 daje 48. Jedynka też nie jest poszukiwanym pierwiastkiem. Sprawdźmy minus dwójkę. Jedynkę przepisujemy. 1 razy minus 2 dodać 8 to 6. 6 razy minus 2 dodać 21 daje 9. I 9 razy minus 2 dodać 18 to 0. Stąd wynika, że minus 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Jednocześnie wykonaliśmy dzielenie w od x przez dwumian x dodać 2. W wyniku tego dzielenia otrzymaliśmy wielomian x kwadrat dodać 6x dodać 9. Jeśli obie strony pomnożymy przez x dodać 2, to otrzymamy, że w od x równa się w nawiasie x dodać 2 razy w nawiasie x kwadrat dodać 6x dodać 9. Jesteśmy już coraz bliżej rozwiązania. Co dalej z naszym wielomianem? Zauważ, że w drugim nawiasie ukryty jest wzór skróconego mnożenia: 6 to 2 razy 3, a 9 to 3 do kwadratu. Zapiszmy więc odpowiedź: w od x równa się. W nawiasie x dodać 2, razy w nawiasie x dodać 3 podniesiono do kwadratu. Przejdźmy do ostatniego przykładu. Kontynuujemy rozkładanie wielomianów na czynniki. W jaki sposób ugryźć ten przykład? Zatrzymaj film i zapisz w od x w postaci iloczynowej. Zacznijmy od wyciągnięcia 2x kwadrat przed nawias. W nawiasie pozostanie nam wtedy x do 4 dodać x do 3, dodać x kwadrat, odjąć 9x, odjąć 10. Tak jak poprzednio, skorzystamy z twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianów. P jest dzielnikiem dziesiątki, czyli P należy do zbioru plus minus 1, plus minus 2, plus minus 5 i plus minus 10. Sprawdźmy, czy minus 1 jest miejscem zerowym wyrażenia w nawiasie, korzystając ze schematu hornera. Narysujmy tabelę, wypełnijmy ją współczynnikami i po lewej stronie wpiszmy minus 1. Jedynkę. jedynkę przepisujemy. 1 razy minus 1 dodać 1 to 0. 0 razy minus 1 dodać 1 daje 1. 1 razy minus 1 odjąć 9 to minus 10. I w końcu minus 10 razy minus 1 odjąć 10 daje 0. Czyli minus 1 jest miejscem zerowym wyrażenia w nawiasie. Policzyliśmy jednocześnie wynik dzielenia wyrażenia x do czwartej dodać x do trzeciej dodać x kwadrat odjąć 9x odjąć 10 przez dwumian x dodać 1, którym jest wielomian x do trzeciej dodać x, odjąć 10. Po pomnożeniu obu stron przez x dodać 1 otrzymamy takie wyrażenie. Jesteśmy coraz bliżej rozwiązania ponieważ w od x równa się 2x do kwadratu razy w nawiasie x dodać 1 razy w nawiasie x do trzeciej dodać x, odjąć 10. Co dalej? Należy rozbić ten nawias na czynniki. Masz jakiś pomysł? Grupowanie wyrazów nie zadziała wzorów skróconego mnożenia też nie widać. Ponownie skorzystajmy z twierdzenia o pierwiastkach całkowitych. p jest dzielnikiem dziesiątki zatem p należy do zbioru plus minus 1 plus minus 2 minus 5 i plus minus 10. Znowu użyjemy schematu Hornera. Rysujemy tabelę wypełniamy ją współczynnikami a po lewej stronie wpiszmy minus jedynkę. Jedynkę przepisujemy. 1 razy minus 1 dodać 0 to minus 1. Minus 1 razy minus 1 dodać 1 daje 2. I 2 razy minus 1 odjąć 10 to minus 12. Nie otrzymaliśmy zera, więc szukamy dalej. Sprawdźmy, czy jedynka jest pierwiastkiem tego wyrażenia. Jedynkę przepisujemy. 1 razy 1 dodać 0 to 1. 1 razy 1 dodać 1 daje 2. 2 razy 1 odjąć 10 to minus 8. Też nie otrzymaliśmy zera, więc szukamy dalej. Sprawdźmy minus 2. Jedynkę przepisujemy. 1 razy minus 2 dodać 0 daje minus 2. Minus 2 razy minus 2 dodać 1 to 5. I 5 razy minus 2 odjąć 10 to minus 20. Czyli to nie minus dwójki szukamy. Sprawdźmy zatem dwójkę. Jedynkę przepisujemy. 1 razy 2 dodać 0 to 2. 2 razy 2 dodać 1 to 5. I 5 razy 2 Odjąć 10 daje 0. Oznacza to, że dwójka jest pierwiastkiem tego wyrażenia. Obliczyliśmy jednocześnie wynik dzielenia wielomianu x do trzeciej, dodać x odjąć 10, przez dwumian x odjąć 2 i otrzymaliśmy wielomian x kwadrat dodać 2x dodać 5. Jeśli pomnożymy obie strony przez x odjąć 2, to otrzymamy takie wyrażenie. Możemy więc zapisać, że w od x równa się 2x do kwadratu razy w nawiasie x dodać 1 razy w nawiasie x odjąć 2 razy w nawiasie x kwadratu dodać 2x dodać 5. Czy możemy rozbić wyrażenie w tym nawiasie na czynniki stopnia pierwszego? Sprawdźmy to licząc deltę. 2 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 5. Jest ona mniejsza od zera. Dlatego nie możemy już bardziej uprościć tego zapisu. Jest to zatem odpowiedź do naszego zadania. Jeśli nie masz pomysłu, jak przekształcić wielomian do postaci iloczynowej, to twierdzenie o pierwiastkach całkowitych może okazać się bardzo pomocne. Przy rozkładaniu wielomianów na czynniki, może się przydać twierdzenie o pierwiastkach całkowitych wielomianu. Przy tej metodzie wygodnie jest używać schematu Hornera. Wielomiany to jedynie mały wycinek materiału, który przerabiany jest w szkołach. Jeśli chcesz poznać inne odnogi królowej nauk, to zapraszam cię do obejrzenia naszych innych filmów z kanału Pistacja TV.